zdrowia, szczególnie dla normalnych. Prasa kłamie, czyli obłęd lewactwa amerykańskiego. No, w zeszłym tygodniu oficjalnie Główny Urząd Statystyczny podał, jaka jest inflacja. No ale czy te liczby inflacyjne są prawdziwe, czy nieprawdziwe? No, częściowo to się używa indeks cen konsumenta. Czyli jest coś takiego, kiedy rząd bada 80 tysięcy najróżniejszych rzeczy, no i ocenia, ile to wszystko wzrosło. Także ten indeks cen konsumenta wzrósł 9,1%. Także rząd decyduje, co trzeba zrobić, no podnieść o 3,4% oprocentowanie, tak żeby było ciężej, jeszcze bardziej, żeby to ograniczyć wydawanie. No i zamyka się to koło, czym więcej kosztuje. No, w Ameryce przez ostatnie miesiące, no to ciągle była ta benzyna i wszyscy mówią, że benzyna drożeje, no to wszystko musi drożeć. Wszystko musi drożeć, no to wtedy mieszkania drożeją, domy drożeją. No teraz ostatnio, jak oprocentowanie na pożyczki na domy poszło, prawie 6% już teraz jest, no parę miesięcy za Trumpa, no to było około 2,5-3%. Także teraz podwójnie trzeba płacić podwójne oprocentowanie. No to są nieprawdopodobne sumy. W Ameryce taką typową pożyczką to jest 30-letnia pożyczka. No ludzie oczywiście, większość ludzi nie mieszka 30 lat w tych domach, ale pożyczka spłata jest na 30 lat. No i w zależności tam, ile jest zadatek 10, 15, 20%, no to są dosyć spore spłaty. No trzeba też pamiętać, że w Ameryce jest podatek katastralny, czyli to jest mniej więcej 1% rocznie, który idzie do miasta. Czyli jak dom kosztuje 500 tysięcy, no to 5 tysięcy to 5 tysięcy jest, idzie do miasta, no ale to idzie na szkołę, na policję, na sprzątanie ulic, na tego rodzaju rzeczy, także ten podatek katastralny jako taki, no to jest dobry, no z tego też powodu, że nie powoduje tego, że ludzie tam kupują i trzymają jakieś nieruchomości, tylko żeby trzymać, bo to ich nic nie kosztuje, no to jest jakiś taki mały bat. No ale teraz ta inflacja, te ceny wszystkie, no kopią w plecy średnio i nisko zarabiających, no ci wszyscy wysoko zarabiający, no to te wzrost cen konsumenta, no to jest mały nikły procent z ich dochodów, z ich pieniędzy, które mają do dyspozycji i tak dalej. Największy procent, no to jest jednak dla tych nisko i średnio zarabiających. No i nadchodzi listopad. W listopadzie będą wybory. No i teraz jest taka kwestia, jak będą głosowali Amerykanie. No Amerykanie są po prostu wkurzeni. Także, że wszyscy Republikanie to zawsze głosowali na Republikanina, głosowali na Trumpa, no ale z połowa demokratów nie, która głosowała na Bidena i na tych ich wszystkich te komunistyczne świnie, no to już teraz chyba z połowa nie będzie głosowała. Także, że będzie wielka porażka w kongresie w listopadzie, każdy drugi wtorek, no bo to wybory są właśnie w drugi wtorek listopada, a też są bardzo ważni niezależni, czyli w Ameryce no to jest mniej więcej 25-30% społeczeństwa to się deklaruje jako niezależni. Także są w sumie trzy partie, albo można powiedzieć 2,5 partie, bo ta 1/3 społeczeństwa może przejść na lewo, albo może przejść na prawo. No i kiedy przechodzi na lewo? No wtedy przechodzi na lewo, kiedy rząd obiecuje tą kiełbasę i tą marchewkę i ludzie naprawdę popadają w jakieś takie obłąkanie lewackie. No i tak jak słuchali powiedzmy Joe Bidena, słuchali Barack
Baracka Muhammada Obamy, no to oni zawsze wychodzą, lewactwo to wychodzi i takie bajki opowiada, jak to będzie pięknie, pieniądze będą rosły na drzewach, wszyscy będą piękni i bogaci, no ale przychodzi rzeczywistość, no i teraz za Bidena mamy to, co mamy, tak? Także ten taki wzór głosowania jest bardzo, bardzo prosty, no, ludzie po prostu głosują za pieniędzmi. No jak na przykład się popatrzy, taki przykład w Michigan. W Michigan to jest Freeborn County, czyli hrabstwo wolnourodzonych. Tam dla Obamy w 2008 roku, no to głosowało 17% więcej niż przeciwko Obamie. 14% więcej Obama dostał jako prezydent w 2014 roku. No ale w 2016 roku, kiedy już Hussein Obama troszeczkę rządził, no to Trump wygrał, miał więcej 17%, a w 2020 roku miał 20% więcej. Także ludzie widzą, że dają się ogłupić, ludzie widzą, że można ich tam zachachmęcić i po prostu oszukać, no ale później dochodzą do wniosku. Także ci wszyscy i niezależni głosują nogami, głosują pieniędzmi. Przez ostatnie 20 lat, przez ostatnie 50 lat, przez ostatnie 70 lat w zasadzie ci niezależni zawsze to robią. No i są pewne stany, są pewne hrabstwa, gdzie ludzie właśnie tak nie głosują po linii partyjnej. Spora część nie głosuje po linii partyjnej. No tak jak wspominałem, ten indeks cen konsumenta 80 tysięcy, ten główny urząd statystyczny, no to bierze 80 tysięcy najróżniejszych rzeczy, no ale to jest jakaś głupota, bo to na 80 tysięcy, no to dodają jakieś bardzo drogie Rolexy, dodają jakieś bardzo drogie kawalerki w mieście dla milionerów, którzy mieszkają pod miastem, a tak, żeby ocenić normalny koszt utrzymania, czy koszt życia dla niżej i średnio zarabiających Amerykanów, no to każdy normalny rozumie, że to dużo nie potrzeba. To żeby to wszystko policzyć, no to jest parę rzeczy, tylko dach nad głową, czyli mieszkanie, wynajmowanie albo kupienie, jedzenie, do tego energia, no i koszty zdrowia. To jest wszystko to, co potrzeba w życiu. Także te Rolexy i te kawalerki, no to można sobie już odpuścić. No i to jest w sumie taki indeks prawdziwych kosztów utrzymania. No na pewno można do energii, no to można też dołożyć, powiedzmy, te telefon komórkowy zamiast telefonów takich liniowych z 2000 roku czy 2008 roku. No ale to jest, to tak każdy normalny liczy, tak? Nie potrzeba Głównego Urzędu Statystycznego, żeby chachmęcił i mówił, że ludzie nie wiedzą, o czym mówią, jak oni nie mają pieniędzy na koncie, no bo wydają to, co wydają, a rząd kłamie i mówi co innego. Największy problem z tym indeksem, no to jest to, że Główny Urząd Statystyczny, no to liczy, że jedna trzecia, no to kosztuje dach nad głową. Jak się popatrzy tam na statystykę, no to 3/4 ludzi ankietowanych, no to mówią, że wydają dużo więcej niż 1/3 na ten dach nad głową. No a do tego jeszcze Główny Urząd Statystyczny oszukuje w ten sposób, że liczy w zasadzie 3/4 kosztów utrzymania domu zamiast 100%, no i podlicza tylko 20%, czyli 1/5 tego, co ludzie wydają na wynajmowanie. Także to jest następne jakieś gotowanie bigosu ekonomicznego i oszukiwanie.
Także, że to wszystko się, jak się tak patrzy, no to wszystko się nie zgadza. Także jest tabun, całe dzikie grupy tej budżetówki, który robi takie rozliczenia, a prawda jest kompletnie na ulicy, jest inna. No do tego też indeks cen konsumenta liczy 8% na koszty medyczne. W Ameryce no to tak mniej więcej jest połowa Amerykanów, no to płaci samemu. Jedna czwarta no to ma Medicare, czyli opiekę medyczną i pomoc medyczną. No to jest płacone w ciągu całego życia. W ciągu całego życia pracy. Także w Ameryce jest tak, że jest ten Social Security, czyli społeczne bezpieczeństwo. No i każdemu jest zabierane 7,5% z pensji. Pracodawca dodaje drugie 7,5%. Do tego pracownikowi zabierane jest na ubezpieczenie medyczne i na opiekę medyczną około 1,5-2% z pensji. No ale jak ktoś nie ma powiedzmy ubezpieczenia przez swoją własną, przez firmę, w której pracuje, a firma to mniej więcej płaci około 18-20 tysięcy na rok za rodzinę i udział własny pracownika jest około 4 tysiące, co znaczy musi co miesiąc płacić tam $300-400 samemu. Firma płaci powiedzmy 1600-1700. No jak się idzie do lekarza, no to trzeba płacić za wizytę $10-20-30, za lekarstwo $10-20-30, do szpitala no to trzeba zapłacić tam $500. No i są ograniczenia, że nie płaci się więcej rocznie z własnej kieszeni niż 1000, 2, 3, 4. No ale jeżeli ktoś ma prywatny plan, no to tam w Minnesocie właśnie tam, gdzie tak przeskakują te głosy, no to średnio na rodzinę prywatny plan to kosztuje około 6 tysięcy. Także te prywatne plany, no to ludzie mają troszeczkę gorsze niż przez pracodawców, no ale mimo wszystko 6 tysięcy. No i udział własny jest około 5 tysięcy. Także jeżeli ktoś płaci mniej, no to też musi partycypować więcej. No jak płaci większą stawkę, no to ten udział własny jest mniejszy. No ale to dlatego, że ludzie po prostu nie przypuszczają, że będzie jakiś taki przewlekła choroba w szpitalu. No ale to jest więcej zdecydowanie niż 8%, to jest liczone. No i bardzo często, no to przy takiej średniej ważonej 74 tysiące, no to będzie 14%. W 2016 roku dochód w tym wolnym hrabstwie był 49 tysięcy. Także jak się policzy, dla ojciec, matka, jedno dziecko wynajmują apartament, no to apartament rocznie około 8 tysięcy w 2016. Jedzenie około 3-4 tysiące, samochód plus benzyna, plus ubezpieczenie, plus spłata i tak dalej, no to jest około 12-13 tysięcy. Także jeżeli rodzina miała ubezpieczenie przez pracę, no to dodatkowo powiedzmy tam $1,600. No do tego trzeba dołożyć ubranie, jakieś inne rzeczy, zakładając, że się nie płaci za żłobek czy przedszkole. Także wydatki są około 35-36 tysięcy. Wszystkie tam podatki około 7-8 tysięcy. Także z jednym dzieckiem rodzina w 2016 roku może odłożyć na czarną godzinę 13%, 6-7 tysięcy. Także 13%, 6-7 tysięcy. No i to wszystko trzeba odłożyć na ubezpieczenie, trzeba ułożyć na college, na emeryturę, na jakieś nieprzewidywalne wypadki, czasami na wakacje. No a teraz to się wszystko teraz się stało
jest jeszcze gorzej. Także ci ludzie będą głosowali za innym rozwiązaniem niż rozwiązanie socjalistyczne. No jak sobie człowiek wyobrazi, że rodzina ma więcej niż jedno, dwoje dzieci, no tam później przychodzą kredyty. To jest fakt, że jak jest więcej dzieci, no to się płaci mniej podatków. No w tych nisko zarabiających rodzinach, no to praktycznie rzecz biorąc, jeżeli jest w Ameryce jest coś takiego jak 600 plus czy 700 plus dla tych, którzy nie płacą podatków i można powiedzieć dostają pieniądze. No bo normalnie to kredyt podatkowy to jest to, co jak można było zapłacić do urzędników, no to można odjąć. No ale są takie widełki, gdzie w zasadzie państwo dotuje, daje te 600 plus. W 2016, no to już w tym czasie, po dwóch kadencjach Obamy, Amerykanie widzieli, że to idzie w złym kierunku, dlatego wybrali Republikanów, wybrali konserwatystów, wybrali Donalda Trumpa. Trump, no ogólnie rzecz biorąc, no to oskarżał, tak jak wielu ludzi oskarżał to, jak była NAFTA, czyli te porozumienie północnoamerykańskie z Meksykiem i z Kanadą, no oskarżał to, że bardzo dużo tych miejsc pracy uciekło do komunistycznych Chin. No, i ci ludzie po prostu czuli tą ekonomię i teraz czują jeszcze bardziej. Także głosy będą bardzo konserwatywne, będą antykomunistyczne, będą antysocjalistyczne, będą przeciwko temu wydawaniu. Ludzie chcą pracować, ludzie chcą płacić podatki, ludzie nie potrzebują jakichś okruchów ze stołów urzędników. Ale od 2001 roku koszty życia, no to zasuwają dużo szybciej niż pensje wzrastają. Także jak się policzy to wszystko, no to normalny człowiek może obliczyć, że prawdziwe koszty konsumenckie, no to są 40% większe i wzrastały dość szybciej niż to, co ten oficjalny, ta oficjalna liczba z urzędu, głównego urzędu statystycznego. Będzie wielkie głosowanie, będzie zmiana, będzie po prostu to, że Ameryka powie komunistom trzy razy nie, nie, nie. No i zobaczymy, kiedy oni zaczną walczyć z powrotem i kiedy zacznie to się wszystko, kiedy Ameryka zacznie wracać do normalności. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, głosujcie na normalnych, gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, czy w Polsce, czy w Ameryce, Nowej Zelandii, Australii, na biegunie północnym, biegunie południowym, no gdziekolwiek jesteście, starajcie się nie dać zauroczyć komunistom. Oni zawsze doprowadzają, że jest syf, kiła i mogiła. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że się zastanowiliście. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że cała ta socjalistyczna mrzonka, ten obłęd lewaków, który was tak zafascynował, po prostu nie ma sensu. Zdrowia dla normalnych.